Chciałbym się już rozpocząć pierwszą lekcję wiedzy o kulturze prowadzoną tą metodą zdalną z wykorzystaniem programu Zoom. Jeżeli ktoś dołączy do lekcji, wyświetli mi się komunikat, że nie jestem sam i że są też inni uczestnicy w tym, w trakcie tego mojego wykładania. Gdybyście mieli ochotę, podłączywszy się bezpośrednio do lekcji, o coś zapytać, macie tam możliwość poprzez danie mi sygnału, bo wasze mikrofony są wyłączone, naciśnięcie łapki, tam jest taka prośba właśnie i wtedy będę mógł was podłączyć do głośników i będę również mógł z wami rozmawiać. Ta lekcja wiedza o kulturze poświęcona będzie fotografii, jak widzicie na prezentacji. No właśnie. Historia tej dziedziny, zaliczanej do sztuki czy sztuk wizualnych, jest stosunkowo krótka, bo sięga początków XIX wieku, chociaż przygotowania jakby do jej narodzin są o wiele starsze. Oto przed nami urządzenie, które nazywa się kamera obskura. Oczywiście po łacinie to ta nazwa. Co to takiego było? No, na zdjęciu trochę widać drewniana skrzynia, posiadająca z jednej strony w boku umieszczony otwór zaopatrzony w soczewkę, a z drugiej strony, albo właśnie naprzeciw tego otworu, lub tak jak tu widzicie u góry, po uchyleniu klapy można było zobaczyć na matowej szybie to, na co nakierowany był otwór z soczewką. W ten sposób na tej szybie tworzył się rodzaj obrazka, który rejestrowało to oko kamery obskury. Jedynym problemem, czy jednym elementem, który różni kamerę od aparatu, to możliwość zarejestrowania tego widoczku. Po co to wynaleziono i czemu to służyło? Pojawienie się kamery obskury sięga XVI wieku, przełomu właśnie XVI-XVII wieku, gdy w ramach właśnie różnych poszukiwań w dziedzinie optyki zaczęto udoskonalać szlifowanie soczewek, badać ich możliwości, no i właśnie wymyślono coś takiego. Okazało się to urządzenie przydatne przynajmniej w kilku obszarach. Po pierwsze, korzystali z tego malarze. Jak to możliwe? Otóż po wyciemnieniu tego otworu z matówką, z tą szybą matową, gdy ten obrazek stawał się oczywiście bardziej wyrazisty, można było właściwie na jego podstawie stworzyć obraz, namalować obraz, wykorzystujący właśnie w ten sposób jakby zarejestrowane różnego rodzaju skróty perspektywiczne. Ta matówka była często bowiem zaopatrzona w wykonaną na niej siatkę, taki rodzaj kratki, którą kiedyś pamiętacie może, pokazywałem w przypadku siatek modułowych w starożytnym Egipcie, pozwalających na stworzenie wizerunku postaci wpisanych właśnie w te kratki. I to samo właśnie można było zrobić w przypadku tej szyby zmatowionej, pokrytej taką właśnie siatką kwadratów. To właśnie w tych poszczególnych kwadratach ukazywały się fragmenty rzeczywistości i to pozwalało na w miarę precyzyjne powtórzenie tego na rysunku. Z takiego właśnie urządzenia korzystali na przykład malarze malujący ulice, widoki miast, bo dzięki tej właśnie kamerze można było o wiele łatwiej uchwycić linię zbiegu domów oglądane w perspektywie.
Wiemy, że z takiego urządzenia korzystał słynny malarz, może się z niego obrazami zetknęliście, doby baroku, malarz holenderski Jan Vermeer van Delft. Wiemy, że miał takie urządzenie w swojej pracowni i właściwie większość swoich obrazów, jeśli nie wszystkie, tą metodą tworzył, zwłaszcza tych rodzajowych ujęć we wnętrzach rozgrywających się. A więc pozostawał problem tylko jeden z tą kamerą. Jak utrwalić ten obraz? No i tutaj dopiero wynalazki chemii u progu XIX wieku na to pozwoliły. Chodziło tu po prostu o wynalezienie czynników, które byłyby wrażliwe na światło i mogły pod wpływem światła rejestrować ten obraz, czyli chodzi o zachodzące na powierzchni pokrytej takimi właśnie komponentami chemicznymi reakcji, które byłyby utrwalające ten obraz. No i to się zdarzyło właśnie około 1840 roku. I tak można było zacząć rejestrować te obrazy. Tyle tylko, że były te obrazy rejestrowane na szybach, nie na papierze, kartonie, jak to się potem działo, tylko właśnie na szybce. Oczywiście ta kamera obskura, czyli jak już widzicie wyjaśnienie, ciemna komnata, działa według pewnej reguły. Obraz, który ma przed sobą, odwraca stronami, czyli jakby lustrzanie, tak jak to na schemacie przedstawione zostało. Oto najstarsza utrwalona fotografia, no 1826 rok i jej twórca, Francuz, Joseph Nicéphore Niépce. O, szczerze powiedziawszy, gdy patrzymy na tę płytkę metalową, na której potem, na którą przeniesiono ten pierwszy z szyby zarejestrowany obrazek, no trudno się zorientować, co oglądamy, gdyby nie podpis widok z okna. Po wyostrzeniu współczesnymi technikami wychodzi nam coś takiego. No ale cóż, pamiętajmy, że te materiały wówczas używane nie były zbyt doskonałe. Po pierwsze, proces naświetlania wymagał bardzo długiego czasu. A trwałość też nie była zbyt wysoka, więc było jak było. Wyszło to, co wyszło, ale mamy i tak czy inaczej pierwszy właściwie utrwalony tą metodą obraz. W latach 40. bardzo istotną rolę w rozwoju fotografii położył kolejny francuski eksperymentator, Louis Daguerre. Stworzył metodę właśnie tworzenia obrazków rejestrowanych poprzez te kamery z bardziej udoskonaloną materią, substancją. Tutaj znowu szyba albo potem płytka były podstawą, przy czym było to wszystko na zasadzie jeden do jednego, czyli krótko mówiąc, metodą rejestracji naświetlania można było osiągnąć tylko jeden obiekt, a nie poprzez, prawda, pracę w ciemni, powiększalnik, tworzyć całą nieskończoną ilość fotograficznych odbitek. Aparaty były dość potężnymi urządzeniami do realizacji tych właśnie daguerotypów. Zawierały specjalny miech wykonany z płótna na szynie, zakończony właśnie tym obiektywem, do którego dołączano kasetę szczelną z właśnie wewnątrz ukrytym światłoczułą szybą. Po otwarciu tej kasety wpadało do środka światło i rejestrowało się właśnie naświetlając szybę. Ta suwnica z tym miechem płóciennym czarnym była potrzebna do ustawiania ostrości. No to był jeden z największych problemów, jak właśnie wyregulować tę ostrość. A dalej zaczynało się już robienie zdjęcia. Tak zaczęły powstawać atelier fotograficzne, czyli pracownie, bo ludzie szybko docenili ten wynalazek jako jeden ze sposobów
utrwalania swoich wizerunków, czyli robienia sobie portretów. No, to pragnienie, żeby zarejestrować, jak się wygląda i móc ten wizerunek potem przekazać innym, bliskim czy potomnym, było pragnieniem, które w ludziach drzemało od tysięcy lat przecież. Od momentu, kiedy rodziło się i rozwijało malarstwo, rzeźba, bo w tych to właśnie dziedzinach, jak wiemy, portrety powstawały już w starożytności. Ograniczono oczywiście pierwotnie tylko do władców, ewentualnie ich najbliższego kręgu. Ale z biegiem czasu oczywiście ten obszar zainteresowanych posiadaniem poszerzał się, choć zawsze była to pewnego rodzaju jednak elita. Fotografia była oczywiście bardziej demokratyczna, bo koszt jej wykonania nie był tak wielki jak w przypadku zamówienia sobie portretu malarskiego czy rzeźbiarskiego. Oglądamy tu plakat słynnego artysty z końca XIX wieku, francuskiego twórcy Henri de Toulouse-Lautreca, który był pionierem plakatu. Ten plakat zrealizował dla właśnie takiej pracowni fotografika Sesu, w którym współpracował. Jego pracownia znaczy się przeplas Pigal numer 9. A to już autoportrety fotografów działających w XIX wieku. Wyglądają troszeczkę jak badacze. Dookoła obstawieni są mnóstwem właśnie elementów wykorzystywanych do wykonywania swojej roboty. Niemiec Krone stoi wśród ogromnej ilości obiektywów wymiennych. Do wykonania niektórych zdjęć potrzebne były bowiem naprawdę dużych parametrów obiektywów. Zresztą dzisiaj czasami też trzeba takie użyć. Obok nasz rodak Maksymilian Fajans, w jego polu, w którym się fotografował, mamy sam aparat fotograficzny, ale z tyłu też prasę do wykonywania litografii, albowiem Maksymilian Fajans specjalizował się też w grafice i swoje fotografie potem reprodukował w wersji graficznej i tak właśnie rozpowszechniał. A to już zdjęcie wnętrza pracowni fotograficznej, owego atelier. Znajdowało się ono w XIX wieku przy ulicy Nowy Świat. Istotnym elementem, by osiągnąć odpowiedni efekt, było zapewnienie światła. Stąd widzimy, że sufit tego pomieszczenia jest przeszklony. W ten sposób pomieszczenie to jest jasne. Z kolei właściciel tego atelieru stoi w drzwiach prowadzących do ciemni, gdzie właśnie materiał naświetlony, światłoczuły był wywoływany. Aparat ma charakter stacjonarny, na potężnym drewnianym stojaku umieszczony, a z tyłu dla pozujących tło, na którym rozwieszano różnego rodzaju dekoracje w teatrze, często malowane. No do tego rekwizyty jak fotele. By zrobić taką fotografię, trzeba było zmusić modela do zastygnięcia w bezruchu na długi czas. Tak długi, że często człowiek nie jest w stanie wytrwać w tym bezruchu i żeby było łatwiej utrzymać ostrość fotografii, stosowano, jak widzimy tutaj, podpórkę z tyłu umieszczoną za pozującym, na której wspiera się jego głowa, żeby po prostu nie drgała mu w trakcie naświetlania. Przy okazji mamy szansę zobaczyć jednego z najsłynniejszych pionierów fotografii polskiej, Konrada Brandla, który właśnie w tym atelierze, którym przed chwilą widzieliśmy, robi zdjęcie. A oto najstarsze portrety wykonane metodą daguerotypu z 1839 roku. To najstarszy znany dzisiaj zarejestrowany wizerunek człowieka, a obok próba jakby ożywienia tego efektu fotograficznego poprzez ręcznego pokolorowanie. No bo też musimy pamiętać, że ta fotografia była monochromatyczna, czyli jednobarwna. Natomiast możliwe było jakby wzbogacenie jej o kolor tylko i wyłącznie poprzez naniesienie ręcznie akwarelek, czyli farb przeźroczystych, które podbarwiały niejako efekt finalny.
Fotografia rozwija się i pozwala rejestrować oblicza osób, których inaczej mielibyśmy szansę tylko poznać dzięki portretom malowanym. Stąd mamy tutaj daguerotyp pokazujący, jak w ostatnim okresie życia wyglądał Fryderyk Chopin, już wyniszczony znacznie przez swoją chorobę gruźlicę. A obok dzieło wielkiego fotografa XIX wieku, mieszkającego w Paryżu, Feliksa Nadara. Był jednym z najbardziej znanych w Europie fotografów, zwłaszcza specjalizujących się w portretach. Dlatego mamy tu zdjęcie innego wielkiego artysty, przyjaciela Chopina, malarza francuskiego, Eugène Delacroix, który też już niedługo przed śmiercią zrobił sobie u Nadara fotografię. Mamy też jego oczywiście malarskie autoportrety, więc łatwo tutaj na oporównanie, która metoda jakby lepiej oddaje charakter postaci. No oczywiście od samego początku uważano, że fotografia jednak unika tych subiektywizmów, które są naturalnie przypisane malarstwu. A tu inni sławni, Bolesław Prus, jako młodzieniec schodzący do szkoły, mniej więcej w waszym wieku, no może ciut starszy, fotografowany przez Konrada Brandla i obok nasz wielki kompozytor Stanisław Moniuszko z 1865 roku, utrwalony przez fotografika Jana Mieczkowskiego, mającego też swoją pracownię w Warszawie. Powstają oczywiście nie tylko portrety indywidualne, ale również wizerunki grupowe, tak jak tutaj cała rodzina, kobiety sfotografowały się w 1867 roku. Warto zwrócić uwagę, że te portrety były pozowane, że osoba utrwalana zasiadała przed obiektywem, starannie jakby upozowana, a te właśnie rozwiązania naśladują malarstwo. Rzeczywiście w pierwszym okresie fotografia była niesłychanie uzależniona właśnie od malarstwa, od sposobu widzenia, jaki wypracowali sobie przez wieki malarze. No nie mogłoby też zniknąć z pola widzenia i tego fragmentu świata. Oczywiście ludzka nagość nie mogła nie zostać zauważona przez fotografię już od prawie niemal samego początku. Przy czym znowu zwróćmy uwagę, że te zdjęcia postaci nagich nie mają charakteru pornograficznego, że w tym okresie ta fotografia bardziej stara się też wpisać się jakby w tradycję malarstwa, aktów malarskich tworzonych w starożytności, a potem odrodzonych wraz z renesansem. W przypadku drugiej fotografii zresztą zdjęcie zostało wykonane pod czujnym okiem malarza, który współpracując z fotografikiem Durieux, nasz Eugène Delacroix, przed chwilą oglądany, tutaj się pojawia nam, właśnie została skomponowana seria zdjęć z modelką, która została upozowana właśnie przez malarza, a fotografik oczywiście wykonał resztę roboty. Tego typu zdjęcia były przez artystów używane w pracowniach jako pomoce. Nie zawsze bowiem można było liczyć na żywego modela, którego po opłaceniu można, prawda, było studiować w pracowni, wykonywać odpowiednio do tego z tym związane jakieś prace. Więc korzystano tutaj coraz częściej też z fotografii, którą trzymano w pracowniach, podpowiadające, jak ująć postać w różnych pozach. Naturalnie nie należy zapominać, że obok takich aktów też były jednak w pewnym momencie, pojawiają się też pornografie, kolportowane pokątnie, potajemnie, ścigane przez organy służby, prawda, dbające o moralność i porządek w państwie, ale no, ludzkich namiętności, że tak powiem, nie da się przecież zamknąć całkowicie pod kontrolą. Jak głęboko rzeczywiście fotografia korzysta z dziedzictwa malarskiego, no to chyba bardziej dokładnego, lepszego dowodu ze świecą szukać.
No to przed nami obraz malarza romantycznego francuskiego Flandrena, a obok fotografia zrobiona przez miłośnika właśnie fotografii aktu, Niemca Gledena, który zamieszkał na Sycylii, tam posiadał wspaniałą rezydencję we Włoszech, żeby właśnie sobie żyć jakby w świecie bliskim antykowi i korzystając z pieniędzy, no i mając pasję fotograficzną, robi zdjęcia aktów. Jeden z nich, jak widzimy, dokładnie upozował według tego obrazu. Największym problemem z początku, jaki napotkała fotografia, było rejestrowanie rzeczywistości, a zwłaszcza życia na gorąco. Dotyczyło to także zdjęć miasta. Oto obraz jednego z najbardziej znakomitych fotografów XIX wieku, Francuza Marvilla, który specjalizował się w fotografii Paryża. Mamy mu ogromnie dużo do zawdzięczenia, bo ze swoim aparatem niestrudzenie dzień w dzień krążył po ulicach i placach Paryża i rejestrował widoki, których już dzisiaj nie zobaczymy, bo w tym czasie dokonywała się przeogromna przebudowa miasta, która całkowicie przeobraziła Paryż i tamten, który rejestrował Marville, już dzisiaj nie istnieje w większości. Akurat w tym przypadku sfotografował już część nową, wielką aleję bulwar idącą w kierunku Łuku Triumfalnego. No, architektura już trochę zmieniła się po bokach, już są tu inne domy, ale sama ulica i sam układ jakby pozostał bez zmian. Ale to znaczy, warto zwrócić uwagę, to fakt, że jesteśmy jakby w mieście objętym epidemią koronawirusa. Zupełnie dzisiaj nie ma ludzi. Kwarantanna, siedzą w domach, nic z tych rzeczy. Inna fotografia Marvilla pokazuje nam tajemnicę pustki. W tym przypadku ciasnej uliczki artysta zarejestrował ją z ludźmi idącymi wzdłuż jezdni po chodnikach. Tyle, że tych ludzi prawie nie widzimy, bowiem zostały z nich tylko delikatne jakby cienie, zarysy postaci, jakby ich nie było, jakby duchy się tutaj zamiast żywych po tych ulicach przechadzały. Skąd ten efekt? No właśnie, czas naświetlania. Czas naświetlania na tyle długi, że jeżeli się osoba nie zatrzyma i nie wytrwa w nim bez ruchu, to zostawi po sobie taki właśnie co najwyżej ślad, rozmazany, nieobecny, bo obiektyw nie zdąży tej osoby utrwalić na kliszy. I tak to właśnie się z tymi fotografiami XIX-wiecznymi miast działo, że po ludziach zostały nam tylko jakby widma ich obecności. Oczywiście z biegiem czasu wyostrzono umiejętności pozwalające na rejestrację także życia na gorąco. Chodzi oczywiście o stworzenie innych, jeszcze lepszych substancji chemicznych, reagujących szybciej na światło i pozwalających na rejestrację. Tu widzimy zdjęcie Karola Bejera z drugiej połowy XIX wieku, zrobione w Warszawie z dzwonnicy Świętej Anny, a ukazujące fragment krakowskiego przedmieścia. No i tu już ludzie jakoś się pojawiają, chociaż jak widzimy sama ulica rozmywa się gdzieś tam jakby we mgle. Kolejne zdjęcie Karola Bejera, tym razem rejestrujące wydarzenie historyczne. I znowu tylko niektórzy, ci, którzy zatrzymali się w kadrze, utrwalili się lepiej. Ci, którzy znajdowali się w trakcie przemieszczania, właśnie ten tłum idący tutaj już niestety zniknął nam. Hotel Europejski, którego tutaj widzimy w głębi, został udekorowany, bo ci wszyscy ludzie zjawili się, by wziąć udział w demonstracji upamiętniającej poległych, którzy zginęli zabici przez żołnierzy carskich podczas innej demonstracji patriotycznej. Takie zdarzenia
działy się tuż przed wybuchem powstania styczniowego i w dużej mierze to powstanie, do tego powstania doprowadziły. Zgromadzeni przez władze carskie żołnierze biwakują przed Zamkiem Królewskim na Placu Zamkowym. Karol Bejer też utrwalił ich właśnie tutaj, pokazując, jak w zorganizowanych na prędce namiotach cały pułk rosyjskiego wojska czuwa, żeby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. Konrad Brandl sfotografował się tutaj w gondoli balonu w 1865 roku, ale nie był on pierwszym fotografikiem, który odważył się wsiąść do tego urządzenia i dać się unieść w powietrze. Przednio zrobił to jako pierwszy już poznany tutaj fotografik francuski Nadar. To właśnie on był pionierem fotografii, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, lotniczej. Miał odwagę jeszcze 3 lata przed Brandlem wpakować się z ciężkim aparatem do takiego właśnie urządzenia i dać się unieść nad Paryżem. Wykonał serię zdjęć miasta z góry. Konrad Brandl lubił wdrapywać się na wysokie wieże czy budynki i stamtąd fotografować panoramę Warszawy. I teraz właśnie takie zdjęcie widziane, oglądamy z tego balonu właśnie zrobione z Teatrem Wielkim w głębi, placem teatralnym i budynkami, których już dzisiaj nie ma w pobliżu Placu Bankowego. Widzieliśmy już Maksymiliana Fajansa na fotografii, którą sobie zrobił, a teraz jego zdjęcie ukazujące dworzec Kolei Żelaznej na Pradze. Fascynacja zmianami, jakie zachodziły w świecie XIX wieku, wynalazkami technicznymi różnego rodzaju, nowymi zabawkami, które często zmieniały życie ludziom, bardzo było przydatne, było bardzo podniecające dla ówczesnych. Dlatego też fotografowie rzucają się na tego typu zdarzenia i oczywiście też rejestrują. Fotografia była bardzo silnie powiązana ze sztukami plastycznymi, z malarstwem, z grafiką. Stało się to zresztą pewnego rodzaju nawet stałym zjawiskiem w fotografii, zwłaszcza tej dawniejszej, gdzie fotografowie, niejako ścigając się z artystami, malarzami, szukają efektów fotografii bliskich malarstwu. Jan Buchak to jeden z najwybitniejszych artystów fotografii, jaki działali na terenie Polski na przełomie XIX i XX wieku. Mieszkał długi czas w Wilnie, ale potem ostatnie lata spędził w Warszawie, na Żoliborzu zresztą, niedaleko naszej szkoły miał swój dom, pracownię. Umarł na początkach II wojny światowej, ile pamiętam. W każdym razie te jego fotografie odznaczają się niezwykłym malarskim klimatem, nastrojowością, tak jak właśnie w tej panoramie Wilna. I nie tylko w Polsce oczywiście tego typu zjawiska były charakterystyczne. Zresztą znakomity fotografik i malarz, też przy okazji, Alfred Stieglitz, Amerykanin. Jego zdjęcie przedstawiające torowisko z lokomotywą z 1902 roku to czyste malarstwo, oparte na właśnie tej rozmyciu obrazu, na stworzeniu klimatu, nastroju poprzez światło, poprzez inne efekty. Jean Adret też był malarzem, fotografem, nie tyle malującym, co robiącym fotografie niemal malarskie. Eksperymentował, poszukiwał, szukał motywów, tematów. Jednym z jego najbardziej takich sławnych zdjęć są zdjęcia robione witryną sklepów paryskich, pokazującym właśnie manekiny ubrane w modne stroje. Ale szyby odgrywają tu istotną rolę, bowiem zabezpieczając te towary wystawione na witrynie, są też jak lustra odbijające dookolną rzeczywistość. I ten efekt właśnie Adżet zauważył, że nakładają się to jakby światy
dzięki tej szybie, te za nią i te przed nią. Miasto fascynuje, to miasto pełne zmian. Dzięki tym zdjęciom możemy zobaczyć nasze miasta, których nie znamy. Widzieliśmy Warszawę. Teraz kolejny Nowy Jork, Berenice Abbott, fotograficzka, której zdjęcia utrwaliły obraz Manhattanu, jakiego już dzisiaj nie ma. Amerykanie bowiem nie mieli specjalnego nabożnego stosunku do wznoszonych przez siebie obiektów i po czasie ich eksploracji były one najczęściej burzone, żeby w to miejsce zbudować nowe domy. Stąd miasta amerykańskie nie mają tak naprawdę starówek w rozumieniu europejskim. No, fakt, że takich domów z XVI, XV czy XVII wieku to tam być po prostu nie mogło w tych miastach amerykańskich. No ale mimo wszystko, nawet tych XIX-wiecznych nie jest tak zbyt wiele. Fotografia szła jakby idąc za malacją także w obszary eksperymentu. Gdy u progu XX wieku artyści, malarze zaczęli poszukiwać nowego języka wypowiedzi, mieli też koło siebie artystów fotografów, którzy tak jak oni próbowali jakby wprowadzić nowe rozwiązania. Węgierskiego pochodzenia fotografii Kandre Kertész działał w Paryżu. Tam poznał wielu malarzy, wśród nich słynnego Holendra, Pieta Mondriana, jednego z czołowych przedstawicieli awangardy, twórcy nurtu abstrakcji geometrycznej. Korzystając z jego własnych przedmiotów Mondriana, fajki, okularów, stworzył martwą naturę, która ma charakter dzieła niemal malarskiego. Eksperymentowali też sami malarze, artyści, tacy jak Witkacy czy Marcel Duchamp, uważani za najbardziej chyba ważnych twórców awangard początku XX wieku. Witkacy w 1917 roku, kiedy przebywał w Rosji, był wówczas w rosyjskiej armii, wszedłszy do sklepu z ubraniami w jego przymierzalni, gdzie znajdowały się na ścianach rozmieszczone lustra, zrobił sobie zdjęcie. W lustrach odbił się on sam, tak powstał autoportret wielokrotny. Dzisiaj to jedna z najsłynniejszych awangardowych prac w dziejach fotografii. Później, ładnych parę lat później, niezależnie od Witkacego, na podobny pomysł wpadł właśnie Marcel Duchamp, którego widzimy na dole. Witkacy eksperymentował z fotografią równolegle ze swoimi poszukiwaniami w malarstwie czy dokonaniami literackimi na polu powieści czy dramatu. Były to fotografie autotematyczne często. Skupiał się na sobie nie z powodu jakichś narcystycznych upodobań do samego siebie, ale z chęci jak gdyby wykorzystania siebie jako modela. Badał swoją twarz, mimikę i stąd serię właśnie zdjęć z grymasami, mimicznymi, śmiesznymi minami, które teraz widzicie. Man Ray to też jeden z czołowych twórców awangardy pierwszej połowy XX wieku, dadaista, potem surrealista, przyjaciel Duchampa. Zaprosił do pracowni słynną modelkę, którą artyści często przedstawiali w tym czasie. Nazywała się Kiki de Montparnasse. To był jej pseudonim oczywiście, bo mieszkała w tej dzielnicy. Słynęła z urody i swobodnego stylu życia. Dlatego też nie miała żadnych oporów, by pozować nago do obrazu. W przypadku Man Raya dała się sfotografować z doklejonymi dwoma elementami na plecach. I tak zrobiła siebie skrzypce, kształt wiolinowy. Wyraźnie daje się tu odczuć. A artysta sparodiował sławny obraz z XIX wieku malarza klasycyzmu Augusta Dominika Engra, stąd tytuł Skrzypce Engra. Sam Man Ray eksperymentował z fotografią idąc jeszcze dalej, bezpośrednio naświetlając klisze fotograficzne, na których rozkładał przedmioty. Tak powstawały rajogramy, właściwie już zdjęcia będące, przekraczające niemal granice
eksperymentu graficznego, które już z fotografią taką klasycznie rozumianą nie mają nic wspólnego. Także inni szukali właśnie w możliwościach języka fotograficznego poszerzenia obszaru eksperymentu. Rosjanin Aleksander Rodchenko, oddając ducha swoich czasów, przemian maszyny, fascynacji techniką, technologią i tak dalej, sfotografował wnętrze jakiegoś urządzenia z trybikami. Ale tutaj z kolei już w czasach stalinowskich, kiedy w ramach socrealizmu eksperyment był uniemożliwiony, śmiało i ciekawie kadrując obraz, przedstawił dwóch młodych ludzi, pionierów, marzących o tym, żeby w przyszłości zostać pilotami, z modelami samolotów, które po skonstruowaniu próbują teraz puścić w powietrze. Leni Riefenstahl to zafascynowana Hitlerem artystka, fotograficzka, filmowiec. Była niezwykle utalentowana, ta naprawdę też i piękna fizycznie kobieta, całkowicie jakby dała się zaprząc w propagandę czasów nazistowskich. Stąd mamy pewien problem z jej dorobkiem artystycznym nawet dzisiaj, bo w końcu powstał on jakby w tej złej sprawie. Niemniej jednak trudno odmówić jej zdjęciom zrobionym w czasie olimpiady w Berlinie, w czasach właśnie nazistowskich, zorganizowanych w 1936 roku, artystycznej mocy, ciekawości. No, w przypadku pierwszej fotografii mam po prostu Discobola jeszcze tutaj. A to inna fotografia z tej właśnie olimpiady. Robi wrażenie, ale wygląda troszeczkę jak maszyna u Rodchenki z tymi trybikami. Umasowione żywe obrazy, tworzone z zawodników, układających się właśnie w takie figury na całym stadionie rozpisane, to jeden z ulubionych sposobów ożywiania wielkich imprez, takich jak właśnie inauguracja czy zamknięcie olimpiad. Ale totalitarne reżimy zrobiły z tego jeden ze sposobów pokazywania światu swoim rządzonym, gdzie jest ich miejsce. Człowiek w takim układzie jest tylko trybikiem, jest małą cząstką. Nie ma tu miejsca na jego wybujałe ego, indywidualność. Musi się podporządkować regułą, które władza ma w swoim ręku. Trochę przerażająca konstatacja. Kolejny niezwykły artysta, Francuz Henri Cartier-Bresson. Jego specjalnością były zdjęcia robione w różnych częściach świata. Reporterskie zdjęcia, byśmy dzisiaj powiedzieli. Rejestrował świat, przyglądając mu się nie tylko od tej ładnej strony, ale szukając także tej mniej ładnej, czy wręcz skrywanej, to właśnie dzięki takim zdjęciom poznajemy prawdę o rzeczywistości, tak jak te dwie prostytutki wychylające się przez okienka w drzwiach, zbliżające się do klientów, wstrząsające niesamowite fotografia. Dorota Lange utrwalała z kolei ludzi pracy w czasach wielkiego kryzysu, w latach 30., gdzie miliony ludzi straciły źródła utrzymania. Boże święty, aż strach teraz o tym myśleć, kiedy jesteśmy w takim czasie, w którym i sami nieraz zadajemy pytania, czy nie czeka nas coś podobnego jako efekt docelowy tej całej tragedii, jaka nas dotknęła. No właśnie, ludzie stracili miejsca pracy, rolnicy zadłużeni często w wielkich bankach, tracili ziemię i ruszali jako bezrobotni w poszukiwaniu jakiejkolwiek roboty. I taką właśnie tutaj matkę tułającą się z rodziną sfotografowała ta artystka. To znakomite zdjęcie, które zrobiło ogromną, cieszy się ogromną sławą, bo rzeczywiście w tym jednym zdjęciu zawarła ona jakby całą syntezę świata, w którym ci ludzie zostali, jakby się znaleźli. Walker Evans, ten sam mniej więcej czas, no co prawda w 1938 roku już kryzys powoli ustępował.
No ale jest wielkie miasto, jest metro w Nowym Jorku. Stara kobieta i mężczyzna, 30-paroletni obok siebie, kompletnie jakby od siebie odseparowani szybą. Świat współczesny z wielkimi tłumami to świat alienacji. Świat, w którym człowiek jakby nie widzi drugiego obok siebie człowieka bardzo często. Odczuwa sam osamotnienie, jakby nie miał się do kogo odezwać. No to właśnie jest zdjęcie temu poświęcone. Louis Hain tworzył zdjęcia niesamowite. Przeszły one do historii fotografii, bowiem wdrapywał się z pracownikami budów na wielkie wysokościowce, w których ci właśnie robotnicy znosili te drapacze chmur. Jego zdjęcia dzisiaj po prostu często mogą wywołać dreszcz przebiegający po plecach przerażenia, jak w jakich warunkach ci ludzie się na co dzień znajdowali. To zdjęcie jest szczególnie sławne. Robi ogromne wrażenie z tymi właśnie robotnikami, którzy właśnie zrobili sobie przerwę, żeby zjeść śniadanie przyniesione z domu i mieć chwilę wypoczynku, a siedzą na jakiejś belce, mając pod sobą ponad 100-metrową przepaść, całkowicie bez zabezpieczeń. Matko Święta. Były też i oczywiście i takie zdjęcia, których żadnego dreszczu nie odczułem, co najwyżej dreszczu estetycznej przyjemności. Ansel Adams był sławnym fotografikiem pejzaży. Odwiedzał słynne amerykańskie wspaniałe miejsca, rezerwaty przyrody. Ameryka to właśnie nie tyle miejsce zabytków, budowli historycznych. To przede wszystkim natura, niesłychana czasami, powalająca, a może nawet i przerażająca swoim ogromem, niezwykłością, rozległością. Ansel Adams odwiedza takie właśnie rezerwaty i robi tam pełne poetyckiego charakteru zdjęcia. Również podobne zdjęcia, już bez rezerwatów oczywiście, w naturze robił Edward Hartwig, kontynuator Jana Buchaka, kolejny malarz z aparatem i obiektywem. Cudowny artysta, jeden z najsłynniejszych twórców XX wieku. W jego zdjęciach ten element malarski i kreacji jest oczywisty, kiedy fotografuje wierzby gdzieś w okolicach domu Fryderyka Chopina, Żelazowej Woli, właśnie dając ten jakby polski klimat. Tu mamy z kolei Hartwiga idącego w stronę Adżeta, czyli fotografa witryn sklepowych. Wielkie miasto, młoda kobieta paląca papierosa w kawiarni za witryną, za szklaną szybą i światła neonów miasta. Zbigniew Dubak był eksperymentatorem, jak już wcześniej widzieliśmy, trzeba by go wpisać do takiego szeregu artystów jak Duchamp czy Witkacy. Malował, ale robił też eksperymentalne fotografie i to jest jedna z nich właśnie tuż po II wojnie światowej. Proste elementy, śrubki, jakaś kulka, obręcz i jakiś jeszcze jeden element, wałek metalowy, ustawione na materii oświetlone, tworzą pejzaż. Ulice nie są dla ludzi, nie dla słońca. No to oczywiście jeszcze w to wchodzą surrealistyczne jakby skojarzenia. Ale fotografował też budowany już dzisiaj nieistniejący stadion dziesięciolecia. W tym miejscu mamy Stadion Narodowy, a tu oglądamy właśnie jak powstawał tamten pierwszy obiekt, którego potem PRL był bardzo dumny. No i ten plac budowy dostarczył mu sporo okazji do różnych ciekawych form eksperymentalnych. W 1967 roku Zbigniew Dłubak zorganizował swoją wystawę w Galerii Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie. Istnieje ta galeria jeszcze do dnia dzisiejszego. W okolicach Placu Zamkowego, na zapleczu tam, gdzie jest Pałac Ślubów w pobliżu. No i tam zrobił wystawę eksperymentalną, w której fotografie stały się elementem instalacji przestrzennej. Nazwał tę wystawę Ikonosfera 1. A tu z kolei Marek Piasecki
kolega Dłubaka, eksperymentator wieką, szuka nowych form w mikrofotografii, wykorzystując mikroskop, rejestruje jakieś drobinki uchwycone w kropli wody i tak tworzy jakby światy przedziwne, jakby biologicznie przywołanych kolejnych wirusów, bakterii i innych drobnoustrojów. Oczywiście fotografia obok tych eksperymentów w tym swoim głównym nurcie rozwija się jako fotografia reklamowa, fotografia, która pokazuje świat elegancji, mody od couture i tak dalej. Richard Avedon był słynnym właśnie fotografikiem elit kulturalnych, artystycznych. Robił zdjęcia do słynnych magazynów. Tutaj mamy Harper's Bazaar, słynny taki właśnie periodyk. A mamy tutaj sławne postacie. No i współczesne zdjęcia artystów, którzy zaliczani są dzisiaj do klasyki, Steve McClurry, fotografujący jak kiedyś Cartier-Bresson w różnych miejscach świata. Tutaj z kolei właśnie w Afryce zorganizowana sesja dla Valentino z pokazem mody i z wykorzystaniem lokalnych grup folklorystycznych, afrykańskich. Naomi Campbell, herbaritsa, słynna modelka ujęta w półakcie, wykreowana niemal jak grecka bogini, ucieleśnienie nowoczesnego piękna, czarnoskóra, idealna, nowa Afrodyta. I Bruce Weber, 1990 rok, grupa nagich mężczyzn biegnąca w stronę oceanu, a więc znowu jakby grecka rzeźba ożywiona we współczesnej fotografii. No i Robert Mapplethorpe będzie ostatnim artystą, którego pokażę jeszcze przed końcem tej prezentacji, z jego zdjęciami ciała ludzkiego postrzeganego jako element artystyczny. Ken Moody, kawałek ciała, niemal abstrakcyjny pejzaż wytworzony tutaj z pośladków uda i fragmentu linii pleców. I Zofiana Sierowska, jeżeli widzę się już ci zna, to niech będzie słynna fotograficzka gwiazd. Mamy tutaj Kalinę Jędrusik, Beatę Tyszkiewicz. Fotografowała aktorki, aktorów, słynne postacie. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych właśnie postaci naszego współczesnego świata, Mette Avedon. No i Eni Ejlejbowicz już się pożegna z nami. I kolejna sławna mega gwiazda, Cate Blanchett, sfotografowana na rowerze przez słynną artystkę, która też dzisiaj należy do klasyki fotografii i sztuki współczesnej. Mam nadzieję, że będziecie mogli tę lekcję sobie obejrzeć, gdy już dostaniecie ode mnie linka i wówczas będzie ona dostępna w chmurze do obejrzenia w każdym dogodnym momencie. Zaczęły do mnie już schodzić kolejne adresy mailowe wasze. Liczę, że będę miał już wkrótce cały komplet maili, adresów mailowych od was. Póki co tylko klasa pierwsza LB w całości mi się już, że tak powiem, zarejestrowała. U was jeszcze parę osób wciąż jakoś się nie odzywa, no ale mam nadzieję, że jakoś uda się do nich dotrzeć. Trzymajcie się ciepło. I kolejna okazja będzie już tym razem z historią sztuki, żeby się spotkać. A póki co odbierajcie maile, oglądajcie materiały, które wam wysyłam. Także na tej podstawie będziemy pracowali też, bo w tych przeze mnie budowanych materiałach w PDF-ach, na które poświęcam jeszcze niewiele godzin, bo zrobienie takiego materiału nie jest wcale prostą sprawą, opatrzenie tego wszystkiego komentarzami. To jest jakby rodzaj pisania podręcznika. No, zostałem jakby do tego właściwie z tą sytuacją zmuszony, no ale będzie to na lata potem jeszcze do wykorzystania, a wam też to zapewne pozwoli zdalnie uczyć się historii sztuki, poznawać to wszystko. Na bazie zresztą tych materiałów będę wam zadawał prace domowe. No, tak więc
Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się.